O nowoczesnym kształceniu zawodowym porozmawiamy dziś z naszym gościem. Zaproszenie do studia Telewizji Zabrze przyjął dziś pan Ryszard Gruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. Witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, mogłoby się wydawać, że kończy się zima, skończyły się ferie, że jest jeszcze dużo czasu do namysłu, do zadania sobie tego pytania, jaką szkołę wybrać, ale czas biegnie szybko. I państwo już myślicie o tych uczniach, którzy staną w tym roku, tej wiosny, przed takim wyborem, organizując dni otwarte w szkole. Proszę powiedzieć, dla kogo skierowana jest ta oferta? Jesteśmy Zespołem Publicznych Placów Oświatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Główną naszą działalnością jest oczywiście organizacja zajęć praktycznych dla szkół, zespołu szkół zawodowych, z którymi współpracujemy w mieście, ale również prowadzimy, jak Państwo wiedzą, kształcenie osób dorosłych. Tym razem chcielibyśmy naszą ofertę, czyli dni otwarte, o których była Pani uprzejma powiedzieć, które odbędą się w tą sobotę, już 5 marca w godzinach między 10 a 13 w naszej siedzibie przy ulicy 3 Maja 95 koło kopalni Guido, chcielibyśmy skierować do rodziców uczniów, którzy w niedalekiej przyszłości tego roku bądź za parę lat będą chcieli posłać swoje pociechy do szkół kształcących zawodowo. Próbowaliśmy do tej pory różnych rozwiązań, między innymi robiliśmy także na targi edukacyjne, zapraszaliśmy również rodziców, ale wiadomo, targi kończą się godzinę 13, 14, 15, nie zawsze rodzice mogli dotrzeć. Pomyśleliśmy sobie, że właśnie jeden wolny dzień, sobota, mógłby być takim dniem, w którym rodzice mogliby bez problemu do nas dotrzeć, zobaczyć tą bazę kształcenia praktycznego, kształcenia zawodowego, która u nas jest w naszym posiadaniu. Chciałbym tylko powiedzieć, że od 10 lat już nasze miasto bardzo konsekwentnie rozwija bazę kształcenia zawodowego. Pamiętamy czasy, kiedy kształcenie zawodowe było passé, kiedy było niepopularne, kiedy było wręcz, można powiedzieć, dyskredytowane. Nasze miasto stara się w różny sposób, różnymi działaniami tą sytuację zmienić. Niedawno, bo 1 września 2015 roku po raz pierwszy od wielu lat do techników poszło więcej osób niż do liceów zawodowych. To taki ewenement chyba na skalę śląską, na pewno, jeżeli nie krajową. Panie dyrektorze, bo te zmiany dotyczą przede wszystkim rynku edukacyjnego, ale także rynku pracy. Dokładnie. No, coraz częściej osoby z konkretnym zawodem po prostu łatwiej mogą znaleźć pracę. Łatwiej mogą znaleźć pracę, mogą znaleźć tą pracę ciekawą, nawet dobrze płatną. Wiadomo, że na początku drogi zawsze jest trudniej, tak, ale idąc do szkoły kształcącej zawodowo, nabywa się pewnego rodzaju doświadczenie. Miasto Zabrze, w tym nasza placówka, podejmuje szereg działań. Między innymi to targi edukacyjne, które już 17 razy były organizowane, w tym roku 18 raz będziemy organizować takie targi. Odbędą się one w dniu 6 kwietnia w środę. Zapraszamy młodzież i rodziców również na te targi, ale właśnie wcześniej, na dzień otwarty naszych pracowni zawodowych. Chciałem powiedzieć, że korzystając z patronatu pani prezydent miasta, pani Małgorzaty Szulik, podpisaliśmy wiele porozumień z czołowymi zakładami przemysłowymi. Mamy znakomitą pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie, firmy Hast, takiej amerykańskiej firmy. Mamy pracownię odnawialnych źródeł energii, to jest nowa pracownia, której patronuje firma Fortum, znany dostawca ciepła. Mamy również pracownię firmy Roka dla zawodu monter i instalacji sanitarnych. Z wieloma firmami współpracujemy. Chodzi o to, by młodzież, która uczy się w zabrzańskich szkołach kształcących zawodowo, mogła w dobrych warunkach odbywać zajęcia praktyczne właśnie u nas. Bo tak najczęściej to bywa, że współpracujemy z wieloma szkołami, które kształcą zawodowo.
tam uczniowie pobierają naukę przedmiotów ogólnych, tak, i przedmiotów zawodowych teoretycznych, a do nas przychodzą na zajęcia praktyczne. Panie dyrektorze, tych ofert na rynku edukacyjnym jest wiele. Proszę podpowiedzieć rodzicom i uczniom, czym sugerować się przy wyborze tego konkretnego już kierunku kształcenia, bo mówimy o kształceniu zawodowym, ale uczniowie, którzy wybierają się właśnie do takich szkół jak Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, czy powinni mieć jakieś predyspozycje? Oczywista sprawa. I te predyspozycje badają liczni w Zabrzu doradcy zawodowi. Chciałem powiedzieć, że miasto nasze jest jednym z niewielu, które ma aż tylu doradców zawodowych. Praktycznie w każdym gimnazjum jest doradca zawodowy i ci doradcy na etapie wstępnym mogą predyspozycje zawodowe wskazać, wykryć, tak, u danego młodego człowieka. Mamy też niedaleko nas, przecież 100 metrów, jest świetna poradnia psychologiczna, pedagogiczna. Myślę, że właśnie ten zespół doradców szkolnych i zawodowych, doradców z poradni psychologiczno-pedagogicznej jest w stanie wspomóc rodziców, wspomóc młodych ludzi w wyborze właściwego kierunku. A potem to już tylko praca, nauka i ewentualnie poszukiwanie swojego miejsca na otwartym rynku pracy. Są zawody na pewno takie, w których dzisiaj nie ma osób bezrobotnych. Właśnie taki operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Ale każdy może próbować sił w tym zawodzie, w którym po prostu najlepiej się czuje. A dla młodych kobiet, dla dziewczyn, Państwo też macie ofertę? My specjalnie, oferty mają szkoły, z którymi współpracujemy. Bo nie powiedziałem, mamy świetną pracownię fryzjerską, świetną pracownię kosmetyczną. My kształcimy w takim zawodzie, ale też przyjmujemy na zajęcia praktyczne uczniów ze szkół, którzy do nas kierują. Oczywiście fryzjerstwo w Zabrzu to są trzy placówki. To jest zespół szkół mechaniczno-usługowych, zespół szkół ekonomiczno-usługowych, zespół szkół mechaniczno-samochodowych, no i nasza pracownia. Ale wiadomo, że i oczywiście kształcenie w zakładach pracy przez cech rzemiosł. To jest szeroka oferta. Wydaje się, że te szkoły, które oferując swoje kierunki, proponują również pracę dla dziewcząt, to my potem staramy się dla tych osób znaleźć właśnie możliwość odbywania zajęć praktycznych. Drodzy Państwo, przed młodymi ludźmi bardzo ważna decyzja. Dobrze by do tej decyzji przygotować się, by rozważać wszystkie za i przeciw, a temu mają służyć właśnie takie akcje jak Dzień Otwarty w szkole przy ulicy 3 Maja 95. Tam zapraszamy już uczniów, zapraszamy rodziców w najbliższą sobotę, czyli 5 marca w godzinach od 10 do 13. Będzie można wszystko zobaczyć, wszystkiego dotknąć, porozmawiać z uczniami, z nauczycielami, z doradcami zawodowymi również? Nasi doradcy zawodowi będą do dyspozycji oczywiście. Ja jeszcze może jak skorzystam z okazji, że jestem Państwa gościem i podpowiem coś takiego, że staramy się również system oświaty wprowadził od 2012 roku tak zwane kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jedynym warunkiem przyjęcia na taki kurs kwalifikacyjny, który daje konkretne uprawnienia zawodowe, jest tylko fakt posiadania 18 lat. Nie ma żadnych innych warunków wstępnych. I próbujemy teraz z zespołem szkół nr 3 takie rozwiązanie, że uczniowie, którzy chodzą do technikum elektrycznego, kształcą się w zawodzie technik elektryk. Kopalnia Makoszowy wyraziła chęć ewentualnie zatrudnienia kilku osób, ale muszą mieć uprawnienia górnicze. I my dla nich zorganizujemy, mimo że oni chodzą do szkoły technik elektryk, w zawodzie technik elektryk, to my dla nich zorganizujemy kwalifikacyjny kurs zawodowy w systemie zaocznym, czyli w soboty i w niedzielę. Kończąc naukę będą mieli dodatkowe uprawnienia, dodatkowy zawód można powiedzieć, który ewentualnie, jeżeli kopalnia Makoszowy da radę przezwyciężyć swoje trudności i będzie mogła zatrudniać, na pewno ich zatrudni. Drodzy Państwo, wszystkie te informacje także na stronie internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Ja bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za te informacje, za przybycie do studia, za rozmowę. A Państwu dziękujemy już za uwagę i żegnamy się. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.